Dzień dobry, witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Jestem nad jeziorem Sunowo. A tu jest jakiś kawałek plaży, ale widzę kupa piachu. Plażyczka malutka, ale oj, wody dużo. Widzicie te dziury tam? Przeszukane! A czemu miałoby nie być przeszukane? Tutaj to... A jak już tu jestem, to dlaczego miałbym je poszukać? Do wody nie będę wchodził. W ogóle tu jest brzydko. Chyba pojadę stąd. Jadę stąd, nie będę tu nic szukał. Mam 7 km do następnej plaży. Może tam będzie lepiej. No to lecimy dalej. Pogoda paskudna, leje non stop. Jestem na następnej plaży, jezioro Savinda. I ta miejscowość chyba się tak nazywa. Świeży piach. Chociaż trzeba wejść, poszukać. No tutaj już jest trochę lepiej, ale internetu nie ma. No to czas na poszukiwania. Petardy były, to coś może komuś ze strachu wypadło z kieszeni. Lecimy. Zobaczcie, jaka piękna sosna. Trzeba tu wejść poszukać. Może coś leży, bo tu... Włączę się, jak coś będzie. A ekstra. Pod drzewem nic nie było, ale widać tu też świeży piach. Nie ubity, tak jak powinien być. Zobaczymy, może coś się znajdzie. Włączę się, jak coś będzie. Tu coś jest. Jest kilka sygnałów, ale zobaczymy, co to jest pewno. Niedaleko. Na wierzchu złotóweczka. Jest coś tu jeszcze? O. Jeden grosz. Jeden? Albo dwa. Jeden. Jest coś tu jeszcze? Przelecimy tym. Coś tu jest jeszcze. O. 50 groszy. To już 3 monetki. Tu coś chyba jeszcze było. Oj, to chyba będzie kapsel, bo tak jakoś mi... Zrywka. Zobaczymy coś tu, czy to coś jest jeszcze. Cisza. Ale już kończę, bo deszcz pada i koniec plaży. Mgła. Zaraz się wynurzy jakiś Godzilla. Koniec. 3 monetki w jednym miejscu. Bardzo dobry wynik. Ale to w tym miejscu, co piachu nie nawieźli. Tu jest świeży piach wszędzie. Trzeba się zbierać stąd. Tu jest brak internetu, a dopiero początek dnia. Jadę do Orzysza. Tam jest jakaś normalna plaża. Może piasku nie będzie tyle. Tam jest też fajny parking.
W zeszłym roku jakoś tak na wiosnę chyba byłem tam. Najwyższy czas odwiedzić, może coś... Coś będzie. Ale jak będzie parking jakiś gdzieś w lesie, no to się chętnie zatrzymam. No. To widzimy się później. Nawet w taką pogodę Polska jest piękna. Dzięki takim lasom. Uwielbiam takie jazdy przez las. Mogłoby być tu parkingu więcej. Nic nie mijam po drodze. Nie ma nic kompletnie. Jestem w Orzyszu na plaży. Pół plaży nie ma. Wędkarzy za to dużo. Zobaczymy, jak tu się da wejść, bo tam widzę brama zamknięta. W zeszłym roku była otwarta. 200 metrów dalej od tej plaży wiejskiej jest następna plaża, ale cała zarośnięta. Nie ma szans. Właśnie spotkałem prawdziwego kominiarza. Nie z Sandomierza, tylko z Orzysza. To da mi dwa kalendarze i takie breloczki na kluczyki. Jak ktoś będzie chętny, jedną sprezentuję. No, to by było na tyle. Zaraz chodzę na plażę. Wędkarze już pojechali, także do roboty. Właśnie teraz zauważyłem, że ten brelok na klucze ma też 1 grosz na szczęście. No kurde, trzeba. O, już jest, nie chce mi się. Jak na szczęście, to może bym jakiegoś lotto wysłał. Może by coś się wygrało. Ale drugi już nie ma. No, to fajnie. Jeszcze raz dzięki. I pozdrawiam wszystkich kominiarzy. Nawet tych z Sandomierza. Teraz się przyglądam i ta jednogroszówka, ona tu jest przyklejona czy coś, bo to ja myślałem, że ona luzem leży. A to kurde. A to prawdziwy talizman. Trzeba go nosić w takim razie. Póki nie pada, idę zrobić tą plażyczkę. Bo potem czarne chmury tu widzę, to nie chcę się za bardzo namoczyć. Na razie plaża czysta. To chyba od zapalniczki jest. Ale biło ładnie. Lecimy dalej. Skończyłem już tę plażę. O tam, miejską. A teraz weszłem tutaj na ośrodki. Na ośrodek. Mam pozwolenie. Jakby ktoś się pytał. No to widzimy się przy znajdce jakiejś. Widzicie jakiś pieniążek? Co to jest? Chyba PRL. Pięć złotych PRL.
lecimy dalej. Dziwna plaża, już prawie kończę i tylko rybka spiwa. Już prawie kończę i na 5 zł z PRL-u. Dziwna. Tego nikt nie znalazł. Coś podobnego. Tu mam sygnałek. Dziwny jakiś. Może znowu PRL. Dziwny. Rzeczywiście dziwny. Porażka. 5 zł PRL. Tu z gościem rozmawiałem. I że tu, on tutaj jest tym takim stróżem. To non stop się do. Ale mówię, że tam dalej jest jakaś plaża. Idę zobaczyć. Tak głęboko był. Taki jeep, czy co to jest? O, jakiś... Coś jest. Wypłukam go i zostawię na łódce. O, tu na ławce. Lecimy dalej. Koniec. Cienko. Ale tutaj w ogóle kry nie ma. Ale duży stan, wysoki stan wody. 1/3 plaży pod wodą. Ładne domki. Bardzo dużo ich tu jest. Tam widziałem numer 84. To dużo. Już się robi późno. Trzeba znaleźć jakieś miejsce do spania, bo tutaj nie ma internetu. Poczeka czyściutka woda. Normalnie przezroczysta, a jest 1,30 m na tym pokazuje. Tu na wodomierzu, czy jak to? Nie, 1,25 m. No, dobrze jest. Niech tak będzie. Czyściutko musi być. Poszukam miejsca do spania. I poszukam miejsca. Ale jutro pewno pojadę na te Nowe Guty. Tam jest. Bo to już jest jezioro Śniadrwy. I ono jest, jak pamiętam, ono jest bardzo płytkie. Tam wejdzie 100 metrów i do pasa wodę masz. Czas na wiadomo na co. Na kawusie. Już robimy. Pogoda paskudna, pada non stop, nie ma co robić, to trzeba kawę się napić. Jak się zaparzy, to się włącza. Kupiłem nową deskę, jakby ktoś się pyta, bo mi cały czas wyrzuć te plastiki. No to wyrzuciłem. Gotowe. Hop. O. No i kawusia gotowa. Oczywiście w prawo. No i raz w lewo można. No, wiadomo co. Smacznego! Jest piękny poranek. Jestem dalej w Orzyszu. Jadę na Nowe Guty. Na plażę. W nocy był mróz. Musiałem trochę skrobać.
ale stanąłem naprzeciwko słońca i mi fajnie wysuszyło. No to lecimy, widzimy się na plaży, chyba że coś po drodze się przydarzy. Jestem w Nowych Gutach, a to jest Morze Śniadrwy. Kurde, całe skute lodem. Ha, myślałem, że sobie pochodzę tutaj w wodzie. Kurde. Szok. Ale przynajmniej plaża jest. To morze jest bardzo płytkie. W zeszłym roku pamiętam, nie wiem, z 50-60 metrów albo nawet i 100. Powyżej pasa wody. Nie widać, żeby coś tu przybyło. Tam jest parking. Niby pisze płatny, ale chyba tylko w sezonie. Idę od razu na plażę, bo co powiadają, wiatry duże. Trzeba wykorzystać ten moment. Chociaż i tak wieje, ale spoko. O, nasi tu byli. Widzimy się przy pierwszym dołku. Jest 10 groszy. Fajnie ten lód pracuje, jak fala przychodzi. Się podnosi lekko. To chyba jest gwóźdź programu. Oj. Lecimy dalej. Czysta plaża. Mało co. Śmieci. Jedna monetka, gwóźdź, kilka kapsli. O. Kapsel. I co ja mówię? Kapsel. Zrywka. O, gdzieś tu powinna być. O, na wierzchu. Lecimy dalej. Ej, zaraz kończę. Jeszcze z powrotem i koniec. Koniec. Jak zwykle, szału nie ma. Tam coś słońce świeci, czy się mi wydaje, czy plaża. Może słońce jednak świeci. Koniec. Dzisiaj robię racuszki. Wszystko mam to, co trzeba. I nie będę na oleju, tylko na smalcu. Zobaczymy. Podobno lepiej smakuje. No to do dzieła. No to zaczynamy obierać jabłuszka. Robię na smalcu, tak że będzie lepiej smakowało. Robię placuszki i oglądam powtórkę PRL-owskich seriali 07. Dawno nie oglądałem. No, włączę się później, jak... O! No to jedziemy dalej. Pogoda dzisiaj jest paskudna. Nic się nie chce gadać. Ale cóż. Ale jest trzeba. No. Ciąg dalszy nastąpi. No i tak dalej sypiemy mączkę. Tak na oko wszystko. Nie pytajcie mi się o przepisy, bo ja rzadko
korzystam z przepisów. Mleczko. I oczywiście jajeczka. Tym razem nie dam tego cebuli. A dam 4, ostatni mam tu. Jeden do niczego mi się nie przyda. No. I teraz trzeba to wszystko wymieszać. No, potem pokażę resztę. Już smalczyk się prawie stopił. I będziemy. Piec! Pani daruje, ale są takie problemy. Pani nie mieszka już w naszym? Nie. Żółte, bo kurkuma oczywiście tu rządzi. O! Znaczy, może mi pani pożyczyć zdjęcie męża? Na dwa dni od tamtej. Jakie zdjęcie? No. Dalej już potem. Potem pokażę. Już pierwsze zaczynają być upiecone. Potem pokażę wam, ile wyszło. No, tak wyglądają. Zobaczymy, ile tylko wyjdzie z tego jeszcze. Jest trochę. 14 sztuk wyszło, ale już dwie zjadłem, były bardzo, bardzo dobre. No i to końcówka to zawsze taka większa wychodzi. Smacznego! Jest poranek. Miałem godzinę temu wyjechać stąd, ale niestety w końcu to się stało. Rozładowałem sobie akumulator. Całkowicie. Jestem w szczerym polu. Ale do brata zadzwoniłem i takie kombinacje robimy. Ładuję z pokładowych tego samochodowego. Zobaczymy. Było na... teraz jest 9,53, a było 2,4. Powoli ładuję. Mam mądrego brata. Nie powiem. Przez telefon musiałem kombinować, żeby to ładowanie szło z tych pokładowych, co tam mam w środku. Jest 12.30, ale jeszcze niech to idzie, bo niech się ładuje. Nie mam kurde ładowarki dobrej, bo to nie jest na taki wielki akumulator, ale coś tam ładuje. Jak ma fachowca się na telefonie, to się może udać. Udało się! Dałem rady! Ach kurde! Znaczy się dzięki bratu, bo tak to... Ale już wiem w razie czego, co trzeba robić. Ha. Dobra, lecimy dalej. W końcu jadę. 3 godziny postoju dodatkowego. Dzisiaj same przygody. Najpierw prąd, akumulator wyładowany, wizyta policji. Z tego wszystkiego nic nie nagrałem prawie, a policji w szczególności. Ale już jest wszystko w porządku, nic się nie stało. Jadę do miejscowości Pisz. I tam się widzimy. Ale dzisiaj pogoda jest rano, trochę mrozu, ale nieduży, potem deszczyk, kawałek słoneczka, a teraz śnieżek. I tak co chwila
jak jadę, to się zmienia. Chociaż tutaj już nie będę widział żadnej zmiany. Chmury są wszędzie. Co to będzie? Widzimy się w Piszu. Na podsumowaniu pewnie. Czas na podsumowanie tego odcinka, w którym było tylko poszukiwanie, gotowanie i inne czynności. Z tym poszukiwaniem to ciężka sprawa, przynajmniej w nowych gutach. Tylko plażyczka, chciałem wejść do wody, ale niestety kra po sam brzegi. No, co dalej? No, dzisiaj miałem przygodę. Wczoraj po prostu niestety zapomniałem zgasić świateł w aucie i do rana akumulator wyładował się prawie do zera. Nic kompletnie, żadnych światełek, nic. A ja byłem, nie byłem tak jak teraz w mieście gdzieś, co bym sobie poszedł, zatrzymał kogoś. Po prostu pojechałem trochę w las. Właściwie na parking przy cmentarzu, ale od drogi głównej jakieś 800 metrów. No i nie miałem ładowarki, żeby naładować tego akumulatora. I co tu zrobić? Telefon do brata. No i brat mi wytłumaczył, co i jak zrobić. Na początku jedną żeśmy opcję robili, ale to się nie udawało. W końcu przepiąłem kabel, który jest stąd prowadzony do tamtych akumulatorów i podłączyłem go do plusa na akumulatorze samochodowym. No i tak, mówię, dwie godzinki posiedzę sobie i wyobraźcie sobie, naładował się za pierwszym razem, odpalił, no i już stres minął, bo już nie wiedziałem, w którą, mówię, dojdę do drogi i nie wiedziałem, w którą stronę iść, w lewo czy w prawo, a wszędzie daleko do miejscowości, auta jeździły, ale kto będzie zbaczał i jeszcze 800, ale też nie miałem kablów rozruchowych. Och, jestem nieprzygotowany, czasami wychodzi mi to, no, ale już wiem, jak zrobić, żeby naładować ten akumulator, jakby się w razie czego rozładował. Już wiem, ale żeby być już tak na pewno, to kupię prostownik i kable rozruchowe takie porządne, nie te z marketu, bo odpowiednio dłuższe, żeby mógł podłączyć się do tych akumulatorów i tutaj, także przewody muszą być grube. No, tyle przygód miałem, taką przygodę miałem, ale człowiek uczy się na błędach, no także nauka nie pójdzie w las. Teraz śnieg pada, ja już mam dzisiaj dosyć, już jest po trzeciej, nigdzie nie idę, zostaję tu na parkingu w Piszu. Pierwszy parking, jaki znalazłem, i stoję na nim. Oczywiście niedaleko cmentarz jest, bo tu najwięcej miejsca jest. No i tak to, taki dzionek miałem dzisiaj. To wszystko. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny i kciuki do góry. Nie poddawać się.